got no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w takim audiologu szybkim, ponieważ poczułam się, że muszę to zrobić i że jestem wam to winna, bo cały czas opowiadałam o tym, że The Sims 4 pory roku to mój ulubiony, znaczy to mój ulubiony, ogólnie 4 pory roku to jest ulubiony mój dodatek we wszystkich częściach i zawsze wam mówiłam, że bardzo, bardzo czekam. Także dlatego postanowiłam nagrać wam moją opinię, bo tam parę osób już mi się pytało, że 4 pory roku i tak dalej. Na Facebooku wam pisałam, ale to wiecie, Facebook. No ja jestem po prostu przeszczęśliwa, już nie mogę się doczekać tego 22 czerwca. Od razu kupuję, nawet się nie zastanawiam. Kupuję od razu, bo ja po obejrzeniu zwiastunu to... No ja jestem w szoku. Tyle będzie nowych rzeczy. Przynajmniej tak się wydaje na zwiastunie, że będzie właśnie dużo, dużo, dużo nowych rzeczy. I to tak super wszystko wygląda, że ja po prostu nie mogę się doczekać. W końcu będziemy mieli to takie właśnie tą zmienność, nie tą monotonię ciepła, tylko będzie coś się działo, że będą święta. To jest najlepsze, że będą święta. Będą święta, jak już wiecie na pewno, bo milion razy słuchaliście, więc ja tutaj nie będę tak stricto gadać właśnie o tym dodatku, co tu będzie, czego nie będzie, co nowe, co nie nowe, bo to już wszystko na pewno dobrze wiecie. Ale tak o moich spostrzeżeniach, że właśnie będą święta i będzie super opcja, bo z tego co tam czytałam i oglądałam filmiki, to właśnie będzie właśnie można sobie te święta samemu jakoś tam ustawiać, czy wybierać, czy coś, to też bardzo fajne. No ale będzie i Wielkanoc, i Boże Narodzenie, i Sylwester nawet chyba, więc to w ogóle też jest nowość, bo w The Sims 3 tego nie było, Sylwestra takiego typowego, tylko w The Sims 2 było Sylwester, pamiętam. Także super. No i ja po prostu jestem zakochana w tym zwiastunie i w tych wszystkich zdjęciach, że będzie chyba, jak dobrze pamiętam, właśnie ogrodnik, czyli kariera ogrodnika, można będzie być florystą w ogóle, to jest też super. To znaczy też od razu, że my będziemy chyba mogli kupować też bukiety kwiatów czy coś świeżych, to też bardzo fajnie. No i będą pszczółki, będzie można miód, będzie można być pszczelarzem, to też już bardzo, bardzo fajnie. No ja jestem po prostu podekscytowana, że na przykład będzie można grabić liście jak w każdej części, ale będzie też można odśnieżać, to jest nowość zupełna. Naprawdę, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Te pory roku bardzo ładnie wyglądają, tak jak na zwiastunie, to bardzo mi się podobają. Zima, oczywiście śnieżek, deszcz, czy jakieś tam jesień, czy nawet ten w lato te baseniki takie dla małych dzieci, to jest też bardzo słodkie i super. Tego brakowało, bo tego jeszcze nigdzie nie było. Baseny były, wiecie, te wielkie i te duże zwykłe w ziemi i tam nie mogły się dzieci kąpać, te małe dzieci. Ja tutaj chyba w tych basenikach będą mogły się małe dzieci też kąpać. I dorośli w tych małych będą mogli siedzieć, czy na przykład nastolatkowie, żeby zajmować miejsce swoim młodszemu rodzeństwu, tak jak widzieliśmy to na zwiastunie. No i tak, a jesienią będzie chyba, z tego co widziałam na zwiastunie i z tego co, jak oglądałam u Chrisa filmik, on mówił, ja nawet nie zauważyłam tego, ale będzie wiatr, normalnie będzie wiatr. To właśnie ja, jak oglądałam zwiastun, to tak oglądałam, że nawet tego nie zwróciłam na to uwagi, wiecie? Ale faktycznie, przecież w żadnej części takiego jakiegoś wiatru czy coś, to my nie mieliśmy. Także ciekawe jestem, jak to będzie wyglądało i naprawdę spoko. No i co więcej, no ja bardzo się cieszę właśnie, że będzie to taka trochę inność, bo będziemy mieli te pory roku. Ciekawa jestem, ile one będą trwały, czy teraz tak jak zwykle w The Sims 3, tak jak w The Sims 3 to po tygodniu i w dwójce to chyba mniej, bo po 5 dni chyba trwało, a tutaj w The Sims 3 tydzień. Czy jakoś będzie można sobie ustalać? W sumie w trójce chyba było można, tak, można było w trójce ustalać czas. W dwójce też w sumie można było dać wszystkie pola na przykład na lato i sobie zmieniać potem na zimę i sobie robić ile się chce. Ale no ciekawa jestem, jak to będzie. Czy to będzie z góry, będziemy mieli z góry ustalone, czy będziemy mieli mogli sobie decydować, bo tak samo jak jest przecież z wiekiem, w The Sims 3 mogliśmy regulować, ile dni chcemy, żeby nasz Sim żył w danej grupie wiekowej, a w The Sims 4 tego nie ma, w sensie mamy albo długie, krótkie, albo epickie, czy tam coś takiego i możemy sobie ewentualnie wyłączyć i potem włączyć i tak sobie kontrolować życie naszych Simów. No, także spoko. Będzie śnieg, będą śnieżki, będzie można jeździć na łyżwach, będzie huźdawka, czego brakuje nam teraz. No i oczywiście będzie super zabawa w kałużach, parasole, pioruny strzelające. No super, ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. No i będą wrotki, też fajna sprawa. No w sumie w The Sims 3 były wrotki, w dwójce też były te super wrotki.
Ja się cieszę właśnie, bo będą chyba coś na wzór festiwali tych takich, co są teraz w Sanmaishu, no to chyba będzie coś takiego, tylko że festiwale takie jak coś na typu The Sims 3, że wiecie, pół roku, festiwale pół roku, więc to też bardzo, bardzo super. No i będzie Mikołaj, będą święta, może będzie można robić znowu przyjęcia z prezentami, czy coś tego typu jak w The Sims 3. No to bardzo fajne, coś na wzór, wiecie, Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia, to jest bardzo, bardzo ekstra. No, także myślę, że bardzo fajnie, ja jestem podekscytowana ogromnie i tak pomyślałam, że nagram wam takie gadanie, bo może jesteście ciekawi, co ja o tym myślę i czy kupuję i czy się cieszę. Także tak, cieszę się i kupuję od razu. Niestety najsmutniejszą dla mnie wiadomością jest, że 4 pory roku wychodzi 22 czerwca, ja mam 28 czerwca obronę, więc będę musiała się skupić jednak na nauce i nie będę mogła sobie tam pograć, ale na pewno jak kupię pierwszego dnia, to sobie zrobię wolny i wtedy sobie to wszystko przejrzę i na pewno nagram wam niekoniecznie First Looka, bo w First Looku będzie milion u innych youtuberów, którzy robią to lepiej, ale ja nagram wam na pewno taki, wiecie, filmik, na pewno się pojawi jakaś z tego seria dotycząca 4,5 roku. Myślę, że zrobimy sobie taką 10-odcinkową, jak w przypadku Psów i Kotów zrobiłam serię 10 odcinków, tak myślę, że tutaj w 4,5 roku taką serię Poznajemy Dodatek zrobimy sobie, o nawet tak nazwę, nawet tę serię Poznajemy Dodatek, czy jakoś tak, i w sobie zrobimy 10 odcinków, żebym ja sobie przyjrzała się bliżej, aby żebyście poznali ze mną, bo wiem, że Psy i Koty tą serię bardzo lubiliście, także będzie taka seria, jak już to wam odpowiadam, że będzie seria taka 10-odcinkowa. Poznajemy Dodatek. No i dobra, także ja tyle dziś od was. To taki tylko audiolog pogadankowy z samego rana, a myślę, że po południu się pojawi jakiś filmik, jak zdążę nagrać jeszcze dzisiaj. Po tym sprzątaniu dziś trzeba mamy odwiedzić. Odwiedźcie mamy, złóżcie życzenia. Także ja mam nadzieję, że się wyrobię i na wieczór wam dodam jakiś film jeszcze jeden. Także zobaczymy, jak nie, to dodam wam jutro i w środę czy we wtorek. Dobra, nie gadam więcej. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podoba, też jesteście zadowoleni tym dodatkiem, to łapka w górę i piszcie komentarz. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Dobra, także dzięki wam serdeczne, buziaki i pa, pa.